Wciąż dochodzi do sytuacji podrzucania niedozwolonych odpadów pod wiaty śmietnikowe. Dzięki fotopułapkom i monitoringowi coraz częściej udaje się zidentyfikować sprawców. Niestety, koszty związane z wywozem śmieci ponoszą mieszkańcy. W zasobach Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej znajduje się 100 punktów, do których mieszkańcy mogą wrzucać odpady. W 1/3 z nich notorycznie dochodzi do podrzucania niedozwolonych odpadów niewiadomego pochodzenia. Jedno z takich miejsc znajduje się przy Nowopolu. Są to najczęściej odpady typu biogałęzie, wycięte krzewy, skoszona trawa, zgrabione liście, ale też odpady pozagabaretowe, jakiś klozet, jakiś AGD, jakiś dywan, jakiś styropian. Te rzeczy można wywieźć za darmo do Pszoku. Osoby, które podrzucają niedozwolone odpady, nie mogą się czuć bezkarnie. W 6 takich przypadkach w ciągu tylko ostatnich 2 tygodni udało nam się ujawnić właścicieli tych odpadów. Wszyscy zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości od 200 do 500 zł, w zależności od skali tego zaśmiecenia i tych odpadów. W razie skierowania sprawy do sądu kara może wynieść nawet 5000 zł i więcej. Przy udziale naszych służb prawnych prowadzimy postępowanie sądowe, odzyskanie kosztów sprzątania jednego z takich terenów. Dzisiaj koszty będą oscylować w około 5000, być może skończą się na poziomie wyższym, bo przecież dochodzą do tego setki, koszty postępowania sądowego. ZGKiM od 2 lat wdraża rozwiązania systemowe, które mają ograniczyć bezmyślny proceder. Obecnie ma 3 przenośne rejestratory działające na zasadzie fotopułapek. Między innymi wszystkie takie punkty zostały oznaczone tabliczką informacyjną, jak segregować odpady, zakaz składowania odpadów. Pojawiła się także informacja o monitoringu tych terenów. Raz w tygodniu jest sprawdzany materiał wideo. Jakość nagrania pozwala rozpoznać twarz i inne szczegóły służące identyfikacji sprawcy. Pomaga także monitoring miejski i ten z prywatnych posesji. Wsparcia udzielają także mieszkańcy, którzy nie chcą ponosić dodatkowych kosztów za wywóz nieprzepisowych odpadów. W ciągu ostatnich 2 tygodni udało nam się ujawnić 6 takich osób, które w sposób niezgodny z przepisami pozbywały się odpadów. Były to takie przypadki jak na przykład wyrzucenie odpadów poremontowych przy zwykłej wiacie śmietnikowej, gdzie powinno to zostać oddane do Pszoku, bądź odpady zielone, które zostały porzucone przy ulicy Chodkiewicza. Mieliśmy przypadek porzucenia przy ulicy Kasprowicza starej kuchenki elektrycznej. Ktoś po prostu podjechał, wyrzucił z samochodu i zostawił. Mieszkańcy mają obowiązek wrzucać odpady do odpowiednich pojemników, dzieląc je na 5 frakcji. Bioodpady, tworzywa sztuczne i metale, papier, szkło i odpady zmieszane. Nie wolno przy altankach zostawiać absolutnie odpadów remontowo-budowlanych, takich jak drzwi, jak panele, jak pozostałości po farbach, po lakierach. Tak, takie odpady należy albo we własnym zakresie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, albo zamówić taką usługę w wyspecjalizowanej firmie, czyli zamówić takiego big baga lub też kontener i we własnym zakresie odpłatnie zutylizować taki odpad. Śmieci wytwarzane w domach należy wyrzucać blisko miejsca zamieszkania. Meble czy inne odpady wielkogabarytowe należy wystawiać w terminach zgodnych z harmonogramem ich wywozu. Gorąco też zachęcam do ściągnięcia gminnej aplikacji Ekoharmonogram. W aplikacji jest to darmowa aplikacja i tam oprócz harmonogramu wywozu odpadów znajdują się wszelkie szczegółowe informacje na temat całej gospodarki odpadami w gminie Police. Zarządcy apelują do mieszkańców, żeby zgłaszali sytuację podrzucania śmieci administracji, straży miejskiej albo policji.